2000 osób pobiegło dla 3,5-letniej Marysi. To rekord w czwartym już biegu z radością. Podopieczna Fundacji Polsat jest ciężko chora, potrzebuje rehabilitacji. Dlatego każda złotówka, zebrana złotówka, jest na wagę zdrowia. Paweł Gadomski. Pobiegli na tyle, na ile siły pozwoliły, nawet na 10 kilometrów, ale nie samo pokonanie trasy ze startem warszawskiej radości liczyło się tu najbardziej. Będziemy również wspierać naszą Marysię. To właśnie z myślą o niej zorganizowano tegoroczną czwartą już edycję biegu z radością. Marysia ma 3,5 roku. Dziewczynkę dotknęła ciężka choroba. Marysia nie chodzi, nie siedzi, nie trzyma nawet główki sama. Do tej pory lekarzom nie udało się rozpoznać, na co choruje dziewczynka. Marysia jest podopieczną Fundacji Polsat. Wiemy, że ma czterokończynowe porażenie mózgowe, ale oprócz tego warto byłoby wiedzieć, w jakim kierunku należy ją leczyć. A na te badania potrzebne są środki i na rehabilitację również. Na konto dziewczynki trafi po 5 zł z pakietu startowego każdego uczestnika biegu z radością, bo leczenie Marysi jest bardzo kosztowne. Jest wiele szkód, które są wyrządzane w organizmie tylko i wyłącznie przez sam fakt, że ona leży. Jej kręgosłup ulega troszeczkę zniekształceniu, więc na pewno będziemy się starać o taki gorset stabilizujący. Dziś w biegu z radością wystartowało ponad 1800 osób. To rekord. Tutaj jest bardzo dużo pozytywnej energii. Tutaj wszyscy są pozytywnie nastawieni, wiedzą, po co biegną, cieszą się, że mogą od siebie coś choremu dziecku podarować albo po prostu drugiemu człowiekowi. Dla chorej Marysi w biegu z radością pobiegło dziś ponad 500 dzieci. Mieliśmy bardzo dużo takich wzruszających chwil. Dzieci, które przebiegły na 5 kilometrów, które podbiegały do Marysi i uśmiechały się do niej. Było widać, że rzeczywiście biegły dla niej. Kolejny już raz w biegu z radością uczestniczył Błażej Cymerman, który sam kiedyś był podopiecznym Fundacji Polsat. Rywalizacja była ważna, ale nie najważniejsza. Najważniejsza była pomoc dla naszej podopiecznej. W biegu dla Marysi wystartowali też jej rodzice. Słońce u wszystkich w sercach jest. Marysia jest szczęśliwa. Do tej wózeczku obok. Dla niej pobiegłem. Słoneczko, dla którego zrobi się przecież wszystko. Paweł Gadomski, Wydarzenia.